kim jestem. Jestem przede wszystkim sobą, taką trochę nieokiełznaną, trochę wariatką, uśmiechniętą, chodzącą w chmurach. I rzeczywiście mam dar do poznawania świetnych ludzi. A propos. Jestem również, już poleciało, jestem również matką, żoną, jeszcze nie kochanką, nigdy nie wiadomo, w każdym bądź razie projektantką, budowniczym, tak, kierownikiem budowy, projektantką mówiłam i robię różne dziwne rzeczy, jak na przykład stworzenie fundacji rozwoju Bombonierka. A wzięło się to stąd, że ja bardzo lubię pomagać. I chciałabym się dzielić również tymi swoimi różnymi dziwnymi pasjami. I zauważyłam, że brakuje takich przestrzeń do tego, żeby, chociaż w Gdyni akurat jest tego dość sporo, ale żeby może ludzie, którzy nie do końca wierzą w siebie, spotykali się i na zasadzie takiej wymiany doświadczeń tworzyli dziwne, fajne rzeczy, na przykład wymieniali się opieką do dzieci chociażby. Tu jest Kasia, która stworzyła tę fundację razem ze mną. Ona jest bardziej ugruntowana zdecydowanie. I ją poznałam również przez otwarte serce i umysł. Jesteśmy zupełnie różne, a bycie matkami spowodowało, że razem stworzyłyśmy coś naprawdę fajnego, co kiełkuje. I myślę, że ma dużą przestrzeń do działania. Jak wspomniałam, mam taką cierpliwość chyba do rozmów, gdziekolwiek spotkam osoby. Tutaj akurat moje podróże hinduskie i pani, która jest emerytowaną lekarką. Poznałam ją na ulicy, chyba rozmawiałyśmy z 40 minut. Cała jej rodzina jest w Szwajcarii. To jest taka zupełnie normalna rzecz. A ona na emeryturze już w Indiach wygląda na osobę totalnie pogodzoną z tym i bardzo szczęśliwą. Gdzie myślę, że takie wewnętrzne podróże są bardzo istotne i jak znajdujemy ten spokój wewnętrzny, to i pogodzenie się na to, co się dzieje z nami, to dzieją się rzeczy niezwykłe. Tu mój mąż, dzięki któremu właśnie wylądowałam w tych Indiach, a tu poznana grupa kobiet. Pewnego dnia podeszłam, miałyśmy dzieci w tym samym wieku, Mateusz po środku chodził do żłobka, ja powiedziałam ty i ty jutro na kawę. Tak dosłownie. No i poszłyśmy, spędziłyśmy ze sobą 3 godziny, znamy się do tej pory, rozmawiały na Facebooku, a to jest Sheetal, która podwiozła mnie w deszczu i jej słowa brzmią we mnie bardzo mocno, że jedne osoby spotykamy tak raz, dają nam albo kopa, albo dołują, inne na jakiś dłuższy czas, żeby się czegoś od nich nauczyć, a te trzecie zostają z nami przez całe życie. Mam nadzieję, że ona i również te moje przyjaciółki z Indii, jak i poznane w różnych miejscach, również w Anglii, w Nowej Zelandii, to są takie osoby na całe życie, od których będę się uczyć co jakiś czas czegoś nowego. Już nie pamiętam, o czym miałam mówić. Zaraz mi przyjdzie do głowy. Aha, czego się nauczyłam jeszcze w Indiach? W Indiach nauczyłam się więcej jogi, tak, bo jogę poznałam dużo wcześniej, ale w Indiach ją zgłębiłam. Chodziłam również na wykłady i masaże ajurwedyjskie, tak samo jak i pranic healing, gdzie dowiedziałam się dużo więcej o energii i że można z nią pracować. Medytacja spowodowała, że nauczyłam się leżeć przez 5 minut. To wiem, że może niektórym wydaje się być bardzo proste, dla mnie było bardzo trudne i tym się dzielę. Opowiadam również dużo, jak zauważyliście, gadam. Gadam również na zajęciach. Jednym to odpowiada, drugim nie. Tym, którym to odpowiada, wracają, bo ćwiczenia w połączeniu z asanami, proste ćwiczenia gimnastyczne, jak również taka psychoterapia, ja nakierowuję bardzo uwagę na siebie podczas zajęć, na to, że my mamy siłę i możliwości, możemy zrobić wszystko. Dotykam również w momencie relaksacji, kiedy uświadamiam z taką myślą, że tutaj jesteś. Także czasem zwróć uwagę na to, czego potrzebujesz, co cię boli. No i to powoduje, że często wracamy do tego wnętrza, tam nie zawsze jest fajnie. Czasem jest bardzo trudno. Ale jak już tę trudność zaakceptujemy,
to potem pojawia się to coś, czego naprawdę chcemy, co naprawdę chcemy robić. No i to coś, to jest ta moja gimnastyka z elementami jogi. To jest dzielenie się tą pasją, bo komentarz typu, dostałam raz rano telefon od uczestniczki moich zajęć. Dziękuję, że jesteś. Ja tak, co się stało? Rozłączyła się. Boże, co? Oddzwaniam. Coś. Ona do mnie nie, wiesz co, po prostu czuję się rewelacyjnie, nic mnie nie boli. Naprawdę, kręgosłup mnie nie boli. Bo to było po długiej przerwie, jak wróciła do mnie na zajęcia. Tak, i takie osoby powodują, że chcę to robić dalej. Chociaż z tą wiarą jest różnia w siebie, ale ten system się tworzy ciągle. Łączę tą wiedzę zdobytą na WF-ie o mięśniach, fizjoterapię z oddychaniem i z tą psychorelaksacją. No i teraz jest okazja, robię pierwszy swój warsztat jogowy, również z koleżanką poznaną, tak niechcący, która obecnie jest w Indiach. 22 kwietnia, bardzo serdecznie zapraszam. Warsztaty z gotowania i jogowania. Trudne przeżycia zdarzają się każdemu z nas. Moim takim trudnym przeżyciem, które zaakceptowałam bardzo niedawno, jest epilepsja. Ja choruję od 19 roku życia i chyba ta regularna praktyka, ja nie mówię, że to jest tylko to, bo rzeczy dużo się wydarzyło w moim życiu, ale od 5 lat nie mam ataku. I myślę, że ta joga właśnie jest po to. Więc ona jest taka dziwna i różna. Ja ją połączyłam z tym, co ja znam, z takimi typowo fizycznymi rzeczami, z ćwiczeniami. Odkrywam siebie na nowo, staję się coraz bardziej szczęśliwa. No i robię to w Gdyni. Czemu Gdynia? Bo wśród tych wszystkich miejsc na świecie naprawdę dużo zwiedziłam. Tu odnalazłam swoją miłość, znaczy odnalazłam ją w Londynie, a on pochodzi z Gdyni. Wróciłam chyba do korzeni, jego korzeni. Tu urodziło się moje drugie dziecko, tu wybudowałam swój pierwszy dom, raczej odremontowałam. No i tu spotykam coraz więcej wspaniałych ludzi i tworzymy przestrzenie. Dziękuję serdecznie za to.